będzie trochę więcej informacji też o innych programach, które już funkcjonują w naszym funduszu, ale też, które mam nadzieję za chwilę będziemy ogłaszać. Te dwa pierwsze programy, no spotykamy się w przeddzień Święta Strażaków, więc to chyba dobry moment, żeby ogłosić dwa nabory. Jeden już od poniedziałku funkcjonuje i można te wnioski składać, drugi z dniem dzisiejszym również będzie ogłoszony. Te dwa programy są w pewnym sensie kontynuacją tego, co było w latach poprzednich, a zwłaszcza w roku poprzednim. I jeden z nich o nazwie Remiza, który w poprzedniej edycji, w ramach którego Ochotnicze Straże Pożarne mogły montować odnawialne źródła energii, mam na myśli tutaj głównie fotowoltaikę. My w tym roku rozszerzamy trochę katalog kosztów kwalifikowanych, bo to nie tylko jest fotowoltaika, ale to jest też termomodernizacja obiektów remiz strażackich, które czasami są w trudnym stanie technicznym, nie ukrywajmy tego. To jest też wymiana źródeł ciepła, na przykład węglowych na albo pompę ciepła, albo gazowe, albo na pelet. To jest też możliwość dofinansowania wymiany instalacji centralnego ogrzewania. No i to, co już mówiliśmy, kwestia odnawialnych źródeł i optymalizacja, właściwie zmniejszenia kosztów funkcjonowania, kosztów energetycznych. W tym zakresie tych prac również jest możliwość wymiany oświetlenia na oświetlenie energooszczędne. Tutaj pula środków, które mamy na to przeznaczone w roku bieżącym, to jest 1,6 miliona złotych. Maksymalny poziom dotacji to jest 40 tysięcy złotych. I on nie może być większy jak 90% kosztów, ale w tym przypadku również jest możliwość uzupełnienia tej dotacji pożyczką niskooprocentowaną, która może być rozłożona nawet na 15 lat. Oprocentowanie na dzień dzisiejszy, jak będzie WIBOR malał, to oczywiście i to oprocentowanie będzie malało, ale na dzień dzisiejszy to oprocentowanie jest na poziomie 4,06. Myślę, że to jest chyba najkorzystniejszy instrument finansowy pożyczkowy na rynku i tak jak powiedziałem, możliwa jest roczna karencja w spłacie tego kredytu i kredyt na 15 lat. Tutaj beneficjentem mogą być ochotnicze straże pożarne poszczególne, w poszczególnych jednostkach, ale również samorząd gminny. Drugi program też dotyczący ochotniczych straży pożarnych, my go nazwaliśmy Bezpieczny strażak. W poprzedniej edycji mieliśmy tak zwanego małego i dużego strażaka. Wcześniej też ten program dotyczący małego strażaka w roku ubiegłym też był dofinansowywany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mieliśmy udostępnione środki. Wiemy już, że w tym roku Narodowy tych środków nie udostępni. Czekamy jeszcze na ostateczną decyzję Narodowego o dofinansowaniu dużego strażaka, czyli dofinansowaniu wkładu własnego dla samorządów, jeżeli chodzi o zakup wozów strażackich. Wiemy już, Państwo pewnie też to wiecie, że jakiś czas temu był ogłoszony konkurs przez marszałka na zakup wozów strażackich. Tam było chyba przeznaczone na to 5 milionów euro około. W tej chwili są te wnioski procedowane. Chcemy jako Wojewódzki Fundusz również wejść we wsparcie samorządów, dofinansowanie wkładu własnego, dlatego że w funduszu tego typu projekty i wnioski są traktowane priorytetowo, jeżeli mają finansowanie na przykład unijne lub z innych źródeł. Przepraszam, z innych źródeł. Na dużego strażaka w roku ubiegłym w sumie było prawie 12 milionów złotych, z tego około 2 miliony 300 to były środki Wojewódzkiego Funduszu, reszta udostępniona przez Narodowy. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku tak duża kwota z Narodowego nie będzie, ale jaka będzie, to myślę, że po weekendzie majowym się okaże i wtedy my zaangażujemy środki funduszu ze Szczecina. I program, który nazwaliśmy w roku bieżącym nie mały strażak, ale bezpieczny strażak. Chodzi o wsparcie finansowe zakupu sprzętu i wyposażenia, zarówno tego osobistego dla poszczególnych druhów, ale również zakupu sprzętu, który jest niezbędny do tego, żeby prowadzić akcje ratownicze czy akcje związane z pożarami. Za chwilę więcej może o tym sprzęcie, co i jaki sprzęt będzie zakupiony, pan generał powie parę słów. Ja tylko dodam, że
Maksymalny poziom dotacji też jest 90% w tych zakupach, ale maksymalna kwota to jest 25 tysięcy złotych. Mamy przeznaczone w roku bieżącym na ten program kwotę 2 miliony 900 tysięcy. Jeszcze o naborach króciutko. Dwa zdania, że w przypadku programu dotyczącego remis ten nabór będzie trwał do 28 czerwca. Tak jak powiedziałem, wczoraj i dzisiaj one się rozpoczęły. Natomiast jeżeli chodzi o bezpiecznego strażaka, czyli kwotę 25 tysięcy złotych z funduszu, nabór zakończy się do końca maja. Bardzo mi miło i cieszę się bardzo, że możemy pod koniec kwietnia, ale na początku maja, związane to jest właśnie również z świętym Florianem, dniem strażaka, tutaj, że pan prezes ogłosił nabór do konkursu bezpieczny strażak i remiza, jest nam tym bardziej miło, że te środki zabezpieczą funkcjonowanie naszych jednostek, a przede wszystkim też zabezpieczą naszych ratowników, którzy codziennie biorą udział w działaniach ratowniczych. Te dwa programy, o których tutaj mówimy, one też się wpisują w strategię, który Zarząd Oddziału Wojewódzkiego przygotował na najbliższe lata, strategię poprawy bezpieczeństwa. I te programy, o których tutaj powiedzieliśmy, one się dokładnie wpisują w tą naszą strategię i będą te środki będą wypełniać tą naszą strategię i w konsekwencji będziemy się czuli też bezpieczniej. Nasza strategia oprócz tych klasycznych zagrożeń jeszcze zawarła elementy związane ze zmianą klimatu. A zmiana klimatu jest też wyzwaniem na najbliższy czas i my mamy już doświadczenia ostatnich lat o uwolnionych zdarzeniach, które pokazują też, gdzie powinniśmy przekierować nasz potencjał sprzętowy, ale też również i przygotowanie strażaków, jak i przygotowanie samorządów do tego, żeby zredukować te zagrożenia. Bezpieczny strażak to element ochrony osobistej strażaka i w postaci ubrań specjalnych, obuwia, aparatów oddechowych, a w drugiej części również mamy to wyposażenie podstawowe, agregaty, pompy i te szlamowe, czyli do zanieczyszczonej wody, ale również motopompy pożarnicze, jak i również urządzenia akumulatorowe, które uruchamiają czy też napędzają funkcjonowanie naszego sprzętu w postaci pilarek i innych elementów. Program Remiza będzie też poprawi funkcjonowanie naszych obiektów straży pożarnych, które na co dzień są obiektami, gdzie stacjonuje sprzęt, ale również gdzie jest miejsce, gdzie strażacy funkcjonują i my docelowo, tutaj w rozmowach też jeszcze z panem prezesem, te nasze obiekty straży, co już zauważamy, też będą służyły do sytuacji też awaryjnych, gdzie będzie można poprzez doposażenie w te agregaty zachować ciągłość przy awariach prądu, że w obiektach straży pożarnej takie miejsce będzie mogło funkcjonować przez 24 godziny.